Cześć, tu Kamil. Bardzo mi miło, że jesteście znowu na moim kanale. W dniu dzisiejszym pokażę, jak wygląda plantacja maliny jesiennej w miesiącu lipcu. Dzisiaj popadał deszcz. Po długiej nieobecności opadów, jak widać, liście są mokre, malina kwitnie. Co nieco się dojrzewa, a cena w skupie jest bardzo mizerna. Gdyż około 4 zł niestety. Tak nas doją niestety. Jak widać, pierwsze owoce się pojawiają. Owoc zielenieje, ale czy on będzie zrywany w tym roku? To ciężko powiedzieć, gdyż cena, jaka ma być maliny jesiennej, 2 zł, 2,50 zł. To nikt w polu nie będzie stał za 50 zł dniówki. Mamy to szczęście, że nie najmujemy nikogo, sami rwiemy. Ale jak ma 4 osoby rwać cały dzień i mamy zarobić 200 zł, to lepiej sobie poleżeć albo nad jezioro pojechać. Ale nic już z biadoleniem, pokażę wam, jak wyglądają moje maliny. Myślę, że w wyborach jesiennych trzeba będzie podjąć decyzję i niektórych ludzi odstawić od koryta tak zwanego. Tak myślę, bo to, co się dzieje w Polsce, to jest kpina. Jedynie, że deszczu nie ma, ceny nie ma, nic nie ma. A maliny są z Ukrainy, z Serbii, truskawki z Grecji, a co tam? Polaka można zgnębić. I dać 800 plus. Dobrze, że chociaż deszcz pada, który już jest spóźniony jakieś 2 tygodnie. Widać, tak wyglądają moje rzędy malin. Liść żółknie niestety od spodu. Susza. Może wirus. A może trzeba będzie zlikwidować tą plantację 10-letnią. W oddali grzmi, może jakoś film dokończę. Tak, już żółkną liście, jak widać, już niedobory są. I może były pryskane do listnie, ale jak jest susza, nic nie pomoże. Widać, na tych pierwszych pędach już się trafiają takie owoce.
Trzeba byłoby je zerwać, ale... Ale czy opłaca się po 3 złote zrywać maliny? Może lepiej niech opadną. Może ktoś to wreszcie zobaczy, że... Czy warto z Ukrainy sprowadzać owoce? Z upadliny? Tam wojna jest? 3 kropki. Widać, że takie malinki są. Sucho strasznie było. Myślę, że około 1,60 m mają te maliny, 1,70 m wysokości. Jeśli podobały Wam się moje filmy, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie. Będziecie na bieżąco. Oglądajcie moje poprzednie publikacje. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie uprawy, śmiało piszcie. Jeśli nie chcecie moich filmów oglądać, nie oglądajcie, nie hejtujcie, nie denerwujcie. Jak widać, te zielone owoce są, owocniki po kwiatostanach są dosyć grube, więc ta malina byłaby nawet gruba w tym roku, ale... No ale... Nic na to nie poradzimy, na tą sytuację, jaką mamy. Za wschodnią granicą. Że przejdę na następny rząd. Teraz będziemy mieli południową stronę, będziemy robili zdjęcia. Prawie żniwa się zbliżają. No są takie malinki, no ale co z tego, jak ta malinka jest bez wartości w tym roku. Jak widać, owoc jest dosyć duży, no ale no... No ale... Ale koszty produkcji, amortyzacja tego wszystkiego, koszty nawozów, no to jest... To się w głowie nie mieści. Ceny energii, bo przecież każdy ma w domu energię. No to... Jeśli podobał Wam się dzisiejszy mój film, stawcie łapkę w górę, komentujcie, polecajcie mój kanał o tematyce różnorodnej. Myślę, że na dzisiaj tyle. Trzymajcie się gorąco, zdrowo i oby grady nas omijały i różne katastrofy. Myślę, że na tyle dzisiaj. Myślę, że niedługo znowu nagram filmy. Może będzie więcej maliny, może będzie więcej pokazywania. Może będzie więcej dobrych wieści. Także trzymajcie się gorąco. Mokro.
żeby było jak najbardziej aktywnie oraz zdrowo. Trzymajcie się gorąco. Cześć.